Cześć Łukasz, co robisz? Cześć Paweł. No, pranie wywiesiłem właśnie, Aha. bo procesja Bożego Ciała niedługo będzie i tak chciałem, wiesz, Mieć ładne spodnie. Tak, ładne, czyste, wyprasowane. O, nawet w sumie wyprasowały się same tutaj na tym. No właśnie, na mi się. Wyszarce. A propos spodni, to mi się przypomina taka historia, jak byłem takim małym chłopcem i też chodziłem na procesję Bożego Ciała. No to było bardzo gorąco. I raz po prostu klęknąłem i asfalt mi się przyczepił do spodni. No i później przyniosłem te spodnie mojej mamie, no i ona mówi, czemu tutaj to zrobiłeś? Nie ma teraz czym tego sprać, no i nie, czemu klęknąłeś? No ja mówię, że no klęknąłem, bo Pan Jezus przechodził naszą ulicę, nie? No i tak sobie pomyślałem, że wtedy, kiedy miałem tam jeszcze te 8 lat, to była we mnie taka wiara w obecność właśnie. To jest ciekawe, że ty ile lat miałeś wtedy? No, 8 może. 8 lat i już taka wiara była w taka. No w sumie to jest taka dziecięca wiara, fajna. Ale jednak to jest piękne, że już w takim młodym wieku miałeś taką właśnie wiarę, że między nami jest Pan Jezus. Nie? Jest ten Boży Baranek. No właśnie, że On jest obecny wśród nas. Bo na przykład kiedy czytamy Ewangelię na dzisiejszy dzień, no to tam jest napisane, że Jezus obchodził Paschę ze swoimi uczniami. Czyli potrzebny był im według przepisów baranek. To ciekawe, bo tam w tym opisie nie ma, nie jest napisane, że Pan Jezus prosił, żeby uczniów, żeby oni no, załatwili tego baranka. No właśnie, nie ma baranka. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Jezus jest tym barankiem. Jezus jest barankiem, który wydał nie kogoś innego, ale swoje własne życie, swoje własne ciało za życie świata. I przede wszystkim ja sobie tak myślę, kiedy popełniam grzech, no to zawsze mi tak jakoś to odbiera też i radość, i nadzieję. A kiedy właśnie idę w tej procesji Bożego Ciała, kiedy później piję tą krew, to ona mi daje też takie nowe życie. Czuję, że żyję. Daje mi radość. Radość z tego, że Pan Jezus mi przebaczył i też, że mnie nadal kocha i że mi daje nadzieję, że mogę iść dalej. Czyli w sumie, kiedy idziesz w tej procesji Bożego Ciała, no to tak naprawdę też świętujesz trochę to, że z nami jest ten Boży Baranek, który nas właśnie daje nam tę radość, tę wolność od grzechu. No po prostu, że przechodzisz ze starego życia do nowego. Tak, daje. Można powiedzieć, że idąc procesją Bożego Ciała świętujemy to, że jesteśmy kochani przez Boga. I takiego świętowania życzymy wszystkim obserwującym portal misyjne.pl.